Cześć, witajcie moi drodzy. Ja jestem Drago85, a to jest Neverwinter Online. Troszkę się moja postać rozwinęła. Chciałbym, że dość mocno się rozwinęła, bo już mam poziom 17. Zrobimy teraz sobie jeszcze tylko jedną rzecz. Mianowicie... Kilka, bo muszę teraz dojść do tego, w którym to było miejscu. Literka C, jak się nie mylę. Okej, towarzysze. Bezczynni. To jest tak, to jest moja towarzyszka. Więc ją od razu sobie przywołajmy. Wezwij. Okej, dobra. Towarzyszko już mamy. Teraz nam została jedna rzecz. CTRL-I. Pomódlmy się. Okej, fortuna stardziste. Nieuspływane diamenty i punkty doświadczenia. Oto co otrzymaliśmy. Dobra, teraz mamy... Przejść do gniazda żebraka. Kolejne zadanie, które zostało nam postawione. Ja mówię, troszeczkę się rozwinąłem, grałem poza odcinkiem. Co chciałem zrobić tak, żeby nie było to wszystko nudne, że ciągle się tam chodzimy, kolejne zadania wykonujemy. Chciałem po prostu wprowadzić jakąś taką troszkę odmianę. To mówię, rozwinąć jeszcze tą postać. Spójrzmy, co mam w ekwipunku, tak szczerze mówiąc, bo... Aha, dobra, za dużo tego nie mamy. Czy ten miecz... Nie, ten miecz nie jest zalecany. Tutaj już chyba nic nie mam takiego... Co byłoby zalecane, dobra. W ogóle nie wykonałem te wszystkie podstawowe zadania. Które były tutaj w enklawie protektora, znaczy mam nadzieję, że to były wszystkie. Dobra, magiczna eksplozja, okej. Okay. Pewnie tutaj będzie znowu sporo magów, których musimy... ubić. Ostatnio się troszeczkę z nimi męczyłem. Co to jest to? Eliksir refleksu. Bicia, a dobra. Nie wiem, czy tym będziemy zajmować. A tutaj mam z tym pogadać? Dobra, chodźmy. Chodźmy. Nie wiem jeszcze gdzie, ale chodźmy. Spotkać się z kimś tam. Z tobą? Nie wiem, że z tobą. Nie, no bez jaj, że będziemy się z nim. A tyle, co się niedawno z tym gościem spotkałem. Tutaj nam tylko nasza pomocniczka dużo da. Jakiś... O! Kolejny achievement. Od tej pani to się w tym proszę odsunąć. Ona jest ze mną, jej nie należy bić, bo ja też będę bił. No ilu was? Chociaż sobie expa natrzepiemy. Ja, może byś mnie tak... kobieto leczyła. Nie no, ogólnie to mnie leczysz, wiem. Nie wiem, kogo tutaj mam. Aha, bo mam ten... kryształ ubić, tak? No okej. Okay. Tak, jak mam kryształ jeden ubity, to coś jeszcze będzie do ubicia? Ojejku, tam jest jeszcze jeden. Ile tych kryształów? Czy mi coś powiedzieć? Dobra, nieważne, nevermind. Tamta jest troszkę od nas odsunięta. Dobra, zamknięty portal. Pozbieram to, co nam się należy. Prawdziwie jest duży brak. Where is it? A to jest tam. Jeszcze ohydy. Kurde blade. Bez jajży. A zresztą ja. O! Poko, że mam takiego gościa. Burkerser. Ale najpierw zacznę od tego, bo on jest silniejszy. Już ma 19 level. A też się potrafię tak duży stać. Dobra, to też się tam pobi, a ja sobie pozbieram. Nie no, to jest dobre. Dobre, dobre. Ktoś tam sobie walczy. Leczy mi chociaż ekspresz, bo na to leci, bo nie na to nie spojrzałem. Ojejku. A, tutaj też jakaś taka walka widzę. No może też się podnieśmy.
tak? O, chłodny nagle. Jasne, jasne, jasne. Nie będzie, że on jest odporny, ale i tak go pękniemy. A, ty też, padaj. Odbieramy to, co należy do Edmontona. Mam nadzieję, że należy do nas. Ojejku, jeszcze was tutaj... Aha, kolejne te musimy rozwalić. Krystale przywołania, no dobra, okej. No to je rozwalamy. Tamten niech się potrzaska. No bo mi robisz dużą krzywdę, Parkerser. Tak być nie może. Więc obraźnie zadajemy w ten deseń. Iha. Kolejny portal zaniknął. Idziemy dalej. Dobra, zrobimy sobie tak, że tu musimy mieć więcej forku, będzie się lepiej walczyło naszą postacią w zwarciu. Dobra, zbieraj ten przenośny ołtarz. Jeszcze jedna ohyda. Dzisiaj mamy chyba dzień ohyd. Musimy iść do gniazda żebraków, a to widzę, że jeszcze będzie kawałek do przejścia. Gościu, no to jak bijesz, no to widzę, że tak konkretnie. Ja sobie zabrałem tych najlepszych. Ale się będę bił z tymi małymi główienkami, tak? Chciałem uderzyć Berkersera. Dwój identyfikacji. Zbieramy. Zapadaj ohyda. Jesteś ohydna. Dobra. Ja się zajmę tym. O. Do mnie przybiegłeś? Bardzo się cieszę. Teraz patrz na to. Aha, też potrafi być duży. A widziałeś taki cios? Pykens, zbieramy. Od tej pani już powiedziałem, odczepcie się. Ta pani jest ze mną. Jeśli się krzywda nie może stać. Jeśli się mnie zbytnia krzywda nie stanie. Ja i tak czepą, czy... Ten gościu. Wiecie co? Pomnij po prostu tą katstenkę. Potem są, że tak powiem, dość spore problemy. Więc te katstenki, jeżeli chodzi o moje filmy. Więc... Tutaj mamy... Ej! Ała! Ała, to boli. Ale co ja mam zrobić? Tutaj mam popsuć. Grubo widzę. Lecz mnie, kobito. Oho, już widzę maga. Padamy z tego. Magowie są dość wredni. Trzeba ich szybko eliminować. Potrafię naprawdę zrobić wiele niefajnych rzeczy. A tam ich będzie jeszcze więcej, coś czuję. Bierzemy niezidentyfikowany przedmiot. Chyba mamy wejście. Ja. Come on. O, co ty masz, Borella? Miksturki leczenia, ale nie potrzebuję. Sorry. A, ty masz questa, tak? Ale mamy sporo roboty. Dobra, zamknij się. Chyba już nic nie ma, więc... Otwieramy wejście. Znowu kanały. Oni się tak uparli na te kanały w Neverwinter.
ostatnimi czasy podróżuję tędy dość sporo. Josepha spotkałem w jednej z poprzednich misji. To jest chyba ten Josef, tak mi się wydaje. Coś tam ratowałem mu żonę. Jakieś takie było to zadanie. Widzę, że mamy z nim kolejne spotkanie i brykamy sobie dalej. Co to było? Jakiś zbir, tak? Ciemnego zaułka. Come on. Ej, ale ty też go bij. Ja nie będę go... Ciekawy mak. Spoko. Co, sznamem mnie weźmie? Strażnik ścieków. No, się zajmij się sprzątaniem w tym mieście, a nie bicie mnie w innych ludzi, którzy chcą się przejść przez kanały. Oho, kolejny wróż. Kolejny wróż nas gdzieś tam trzaska. Znaczy gdzieś, no widzę skąd. Tylko ciekawy ma, a nie wróż. Może i lepiej. Coś zostawiliście? Dla mnie poza... O. Miksturki leczenia bierzemy. Ostatnio traciłem na nie majątek. Z powodu kilku zadań. Tutaj coś mamy do zebrania. Ale chyba nie zbierzemy tego. Bo nie mamy oczywiście paczuszki. Odpowiedniej. No znowu wy. Znowu wy. Bliżej jeden ty. Widzę maga, że nas trzepie. Oddali. Tu była jakaś paczuszka. Paczuszka, paczuszka. Paczuszka. Gdzie jest ta paczuszka? No, znowu gdzieś ją pominąłem. A tutaj. Jakiś amulet. Ale czyścimy wszystko. Czyścimy wszystko, bo coś tutaj może być ciekawego. Ciekawe co zrobiłeś. Tam dostać. Oła! Wiedziałem, że tu będzie... O, pewnie tędy. Jasne. Zbieramy skrzyneczkę. Zobaczymy, co w niej jest. Przenośny ołtarz, jeden dokładny przedmiot. 2 sztuki srebra i 9 miedzi. Okej, srebro, pięknie. I srebra musimy mieć więcej, żeby dostać złoto, ale... Nie przeszkadza. To jest też właśnie gra tego typu, że... Zwiedzaj wszystko, bo inaczej... Będziesz gdzieś tam... Z tyłu. To nie jest za fajne. Dobra. Wróciłeś tutaj po pleczniku. Cię lubię. Ja muszę zebrać jeszcze parę rzeczy. Mówię, tutaj trzeba patrzeć wszędzie dookoła, bo różne cuda się trafiają. Miał tu. Czasem jakaś dodatkowa walka. Ale też expa nie idę za dużo. Szczególnie, że ja potrzebuję dobić do 20 levela minimum. O właśnie, widzicie. Też jakieś coś ukryte. No. A tutaj widzicie, mam tylko... Możemy zrobić to tak, że... Ten mieczyk możemy sprzedać. Runy zostawiamy. Omlet mdłości. Poziom 20 wymagany. To zidentyfikujemy. Poziom 20 i zbrojny strażnik. To też nie my. Identyfikacja. Łowca strzelec też nie my. Czarodziej też nie my. I tutaj od 18 levela mamy parę rzeczy. Okej, okay, dobra. Trochę kasy zyskaliśmy. Możemy... A, ha, 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 ha. Cóż za surprise tam był w oddali. Widzicie, trzeba pokombinować. Trzeba pokombinować, ale... Bonusowa skrzyneczka zawsze się przyda.
proszę, kolejne rzeczy. Mogą się przydać, nie zawsze, niekoniecznie, ale... Ale jednak są. Dobra, klikamy sobie dalej. No, tutaj mam przynajmniej porządek na dole zrobiony. Self-path. Ale brzydal. Ale brzydal. Dobra, tutaj coś jest, widzicie. Umiejętność... Ziemia? Użyłeś tajemne pomieszczenie. Ha! Czym się tutaj ładnie wpakował. Tam jakiś taki zestawik miałem, szczerze mówiąc. O! Widzicie, i to są właśnie takie... różne smaczki w tej grze. Które dodają... właśnie nam takich fajnych... rzeczy. Że tutaj coś tam znajdziemy. Jakaś skrzyneczka bonusowa. Oś, tu masz tylko level 19, ostatnio walczyłem chyba jeszcze gorszym stworem niż ty, więc... No, dasz mi urosnąć? Czy niekoniecznie? Jak się tego gościa pozbędziemy, to będzie pięknie. Iha! Co wpaw? Giniesz! Ale to ty masz ginąć, nie ja. Tu jakieś zbiry. Dobra, sprzątamy wszystko, co się da to posprzątać. Jeszcze ktoś tam żyje? Dobra, zbieram, bo... tylko wymak. Tu chyba gościa sprzątnęliśmy. Tutaj coś jest, coś do zebrania, bo nie wiem teraz. No tutaj mamy na pewno kaskę. Na pewno jest kaska do zebrania, więc to jest... O, właśnie, o tym mówiłem. No i tutaj... został złodziejski, ale... Dobra, my nie mamy tych umiejętności i tych zestawów. Co powinienem je kupić, ale to nie... Bóg zaklęć. Aha, z tobą mam pogadać, tak? No, ale nie biegaj tak szybko. Joseph, zwolnij. Nie tak szybko, zwolnij, gościu. Dawaj tą skrzynkę, ten. Ja wykonałem zadanko, więc zbieram to, co moje. Jakiś tam hełmik zebrałem. I mam wrócić do sierżanta Noxa. Więc tam... O, jeszcze strzała dostałem na leczenie. Wróćmy sobie do sierżanta Noxa i zakończymy ten odcineczek. Wiem, że on za długi nie jest, aczkolwiek... Ryan. Ale myślę, że tyle walki wystarczy. Teraz będzie... ten odcineczek będzie krótszy. Jak zamrzucie, pewnie kolejny wyjdzie... dłuższy. Ale to nie przeszkadza. Właśnie w ten sposób to wszystko się uzupełnia. Jeszcze troszkę będziemy mieli level 18. Myślę, że właśnie zaraz do niego dobijemy. To też mi się w tej grze podoba, że te levele... one to szybko wskakują. Jest dużo akcji, dużo walki i wiele innych możliwości właśnie na zdobycie tego levela. I tak mówię, to jest właśnie w tej grze piękne. Tak, gdzie jestem? Sierżancik, a tutaj. Oczywiście koło niego pełno ludu. Trzeba się jakoś wokół niego ustawić. Kończone. No i proszę bardzo. A to bierzemy. Za dużo nie ma expa, ale za to już jest. Expa i innych cudów. Dobra, to się liczy. Dobra, spójrzmy sobie tak, podnieśmy sobie levelek. Bo nie wiem, czy wydaliśmy już. Co tutaj mam? A, powalenie. Cecha klasowa. Więc to w sumie też zrobimy. Top. Jeszcze osiągnięcie tylko. Sobie zwiększymy.
i zatwierdź zmiany. Okej. Okej, moi drodzy, więc dzięki za uwagę. Jeżeli wam się odcinek spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie film do ulubionych. Zajrzyjcie na moją stronę gier, na mój profil Google+. Zostawcie komentarz. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Cześć. Pa, pa. Na razie.